66, czyli pacynka. Cześć chłopakowie i dziewczynkowie, to ja, was ulubiony dżingielek, tadam. No może nie wszyscy mnie znacie, ale ze kilka osób mnie zna. Otóż jak kilka lat temu mój stwórca Jarenia zrobił mię ze takich małych pudełeczek po pieronwicym i na te pudełeczka, one takie jajowate ciut, nakleił takie łocka, co jak się nimi rusa, to one się mrusają. No i te pudełeczka przykleił do sprężynki i se zakładał je na palec środkowy swej prawej rączki. I tak powstałem ja. Was ulubiony dżingielek. ta -dam! No i mój stwórca się tak ze mną bawił, kręcił filmiki i w sumie to tam nic ciekawego nie było, ale bawitko mój stwórca miał. A teraz ja się pojawiłem tutaj i będę zapowiadał to, co mój stwórca ma do powiedzenia tu. Miałem nadziejałkę, że mój stwórca e, znowu zacznie kręcić filmiki, gdzie mię można widzieć. Ale nie. On powiedział, że mu się nie chce. Że teraz ma inne bawitko. To ja się pytam, mój stwórco, Jarenia? A jakie ty masz teraz bawitko? A on mi na to, że takie dobawienia. No to się kuźwa dowiedział. Wtedy mi nie powiedział, ale za dwie sekundy powiedział, że bawi się we zeźbienie we butelkach. A ja go pytam, to znaczy ze wódę chlas? A on ze tez, ale na pustych buteleckach robi takim drymelkiem, kwiatuski i inne takie duperela. Ze ćwiczy sobie rękę, prawą rękę, znaczy mnie, bo ja jestem jego prawą ręką, aby na tych buteleckach robić takie małe swoje obrazki. Takie motywecki ze swoich obrazecków. A to jajeczka sadzone, a to muchomorki, a to drabinki i tego typu pierdoły. No i tak się teraz bawi, bo malować mu się nie chce, choć se na działecę przyniósł farbecki, ale teraz ma inne bawitko. A to znaczy, że ja jestem jeno tak na docepkę? Że nie jestem już bawitkiem? Eee. Ja czerpię radość z różnych źródeł, ze wszelakich, które są mi dostępne i z których chcę czerpać. O, mój stwórca Jarenia przemówił! Hurra! To o czym dzisiaj będziesz tu gadał, ty, mój królu złoty? Nie mam pomysłu na gadanie. To może ja cię zapytam? Powiedz mi, Jarenia. Czy Jan to jest takim stwórcą dla ciebie, jak ty jesteś dla mnie? Raczej nie. Nie raczej, tylko na pewno nie. Ty, dżingielku, jesteś, jak to nazwać, chyba pacynką, czyli taką lalką kukiełkową. A Jarenia nie jest kukiełką? Nie ma go na rączce? Tu to trochę inaczej działa. A no, właściwie całkiem inaczej. Jarenia? Jego ciało jest wytworem symulacji komputerowej i jest ono wyposażone w wiele autonomicznych programów, które mogą działać bez mojej ingerencji. Jednak, aby Jarenia żył, potrzebny jest mój duch w nim. To tak jak w robocie. Aby działał, potrzebna mu energia z zewnątrz. To Jarenia jest robocikiem? I tak i nie. Tak, bo jego istnienie jest oparte na zasadzie podobnej do istnienia robota, ale robota, który może samodzielnie myśleć i podejmować decyzje i wyciągać z nich wnioski. A nie, bo nie można go nazwać robotem w powszechnym, obecnym znaczeniu tego słowa. A ta symulacja to znaczy, że ten świat jest nieprawdziwny? To zależy, co uznasz za prawdziwe, a co nie. Dla Jarka ja jestem nieprawdziwy, bo ja dla niego jestem tylko potokiem jego myśli. Zaś dla mnie on jest nieprawdziwy, gdyż jest programem komputerowym, bardzo zaawansowanym i nie można go porównać z niczym innym. Dla niego prawdziwy jest jego świat, a dla mnie mój. A ja jestem prawdziwny? Dla Jarka tak. Dla mnie nie, bo też jesteś wytworem symulacji. No to ja Lenia nie jest moim stwórcą, tylko jakaś symulacja? To nie tak. Choć całą waszą rzeczywistość napisali, stworzyli programiści, zwani potocznie stwórcą, to wewnątrz symulacji tak zwane symbionty, czyli żywi ludzie, mogą sami stwarzać, co chcą z dostępnych dla nich materiałów. Co prawda, nie mogą wymyślić nic, na co nie ma napisanego programu, ale mogą łączyć różne części tych istniejących już programów ze sobą i stwarzać coś nowego. Wow! To taka inżynieria genetyczna. A czy ja jestem wytworem inżynierii genetycznej? No nie. Inżynieria genetyczna to takie sklejanie kodów genetycznych. Czyli programów cechujących żywą materię, aby uzyskać nowe właściwości istniejącego organizmu, albo aby stworzyć nowy organizm. Ty jesteś, ha, można powiedzieć, że hybrydą materii ożywionej i nieożywionej. Ło, wow, czyli jestem cyborgiem? Ło! Wow. No nie cyborgiem. Jesteś pacynką, a Jarek jest twoim stwórcą. Bo on powołał cię do istnienia. Wymyślił cię. Hmm. No to on jest z twoim stwórcą. Bo przecież ty jesteś wytworem jego myślów. Jemu tak się wydaje, że ja to jego myśli. Ale jego myśli, które kojarzy ze mną, to jedna z form naszej komunikacji. Taką ją sobie wypracowaliśmy od wielu lat. My też z Jarenią kiedyś się dobrze porozumiewaliśmy się. A i teraz będzie chyba jest lepiej. Prawda, mój stwórca ulubiony? Jarenia, każeś jest? Jazdy. co? Ktoś mnie wołał? Poznać chciał? A coś ci taki dziwny? Co ci się, mój stwórca, łecku stało? Choryś? Czy jakaś srandemia nowa dopadła? Nie jest chory, tylko się rdolił. To taka srandemia znana od zarania dziejów. O Jezusa, uku pacanowskowy! Co ze moim twórcą teraz będzie? go dopadła. A czy on wyjdzie z tego? Bo przecie jak on padnie, to ja też. Wyjdzie. Przejdzie mu to niebawem. A o czym wy tu we dwóch dyskutujecie? A bojam gada, że dopadła cię srandymia, to się nazywa się na Erdoliu. Ponoć to starożytna srandymia. Eee, żadna starożytna. Mam ją od paru chwil. To ona taka szybka i tak ostro na mojego stwórca lecka podziałała? Boś ty, mój króliczku złoty, letwo ciepły ześć ty jest, ty. Tak. Daj mu spokój, poleży trochę, to oprzytomnieje. Za dużo się oszlifował butelek. Eee, to ta srandymia do od tego szlifowania. Bo, aby mój stwórca miał radochę, to musi najpierw opróżnić buteleczkę gozały. Mógłby wylać za koniec, ale on tam nie wylewa. I dopiero jak butelka nadaje się do ślifowania drymelkiem, gdy jest pusta, to on ma wtedy większą radochę, bo tworzy obrazecki na pustych buteleckach. Mój stwórca to bohater. Inec on się musi na poświęcać, aby mieć radochę. Tak se to tłumacz. Chłopaki! Napijesz ze mną, bo już nie da rady. Pomożecie to to wlajsze? Bo jak tej butelki nie skończę, to jej nie skończę. Ja Pomożemy mojemu stwórca Łuckowi? Ale ja. Nie chcę spomóc swojej marionetce? Nie chcę spomóc jarleni? Dobra. Dzinglek, polewaj bo ty przecie jesteś prawą ręką jarka. No to siup w ten głupi dziup. No to na drugą nóżkę no teraz? Pi, pi, pij, bracie, pij. wczoraj gin. Wczoraj w sześć. Biera a dzisiaj, a dzisiaj nie ma sześćdziesiąt jeść. jeść. Dobra, panowie, koniec imprezy. Butelka nadaje się do stworzenia z niej czegoś fajniejszego. To ja się biorę do stwarzania, a wy. A my se tu jeszcze pogawędzimy. Się nami nie przejmowywuj i chcę tam do roboty. Jam? A ty tej swojej marionetce tak pozwalasz, aby robiła co chce? No przecie jak ja, renia. Za dużo wypije, to mu się wełbie pierdzieli. Symbionty w tej rzeczywistości mogą robić, co chcą. Istoty wyższe nie ingerują zbytnio w ich życie, jednak dają im wskazówki. A gdy nie widzą sensu na przedłużanie inkarnacji, to ją przerywają. Czyli symbionciki umrzewają. Dokładnie. Umierają też wtedy, gdy już zrobiły wszystko, co w danej inkarnacji było zaplanowane. Ale gdy one same chcą pomimo tego jeszcze żyć, bo czerpią z życia radość, to ich nie wycofujemy z gry, bo przecież rodzą się dla radości, a nam chodzi o pozyskiwanie z tej gry jak najwięcej wysokich wibracji. No ale, gdy ktoś pije czy się narkotyzowuje, albo jeszcze inne tego typu pierdoły czy to czy to nie rozpierdziela wasego planu? Nie, bo wszystko do czegoś prowadzi. Niezbadane są ścieżki Pana, jak to mówią niektórzy. Jeśli człowiek myśli samodzielnie, czyli wyciąga wnioski ze zdarzeń w jego rzeczywistości i ją rozumie, to ciężko jest uzyskać od niego niskie wibracje. Nic nie dzieje się przypadkiem, a wszystko dla dobra symbionta. Jednak tylko ten, który rozumie tą rzeczywistość, może to dobro odnaleźć we wszystkim, co mu się przydarza. Gdyby istoty wyższe zapobiegały tak zwanym niepożądanym zdarzeniom, to wiele rzeczy pożądanych by się nie wydarzyło. Każdy musi doświadczyć i dobrych i złych zdarzeń, aby zrozumieć rzeczywistość. Ale taki na przykład alkohol jest bardziej tylko szkodliwy dla człowieków. To nie tak. Szkodliwe jest to, jeśli jest w nadmiarze, co jest w danej chwili niepotrzebne. Jeden potrzebuje w danej chwili energii miedzi, inny kryształu a jeszcze inny zjada zatrutego chemią hamburgera. Inny pije, pali albo przyjmuje inne używki. Dopóty to robi, dopóki jego plan tego potrzebuje. To dzieje się intuicyjnie. Ludzie uważają, że co dobre dla nich, dobre jest też dla innych i odwrotnie, to co złe dla nich, złe jest też dla innych. Oni utracili zdolność intuicyjnego wybierania tego, co dla nich dobre. Słuchają lekarzy, dietetyków i innych tego typu doradców. Latami łykają lekarstwa, które im za bardzo nie pomagają, bo boją się, że gdy je odstawią, to umrą. Tak są zmanipulowani i samodzielnie nie myślą. Każdy człowiek jest inny i czegoś innego potrzebuje. Wymyślono, aby zrobić normy, na przykład naciśnienie krwi, poziom cukru, cholesterolu i kto się w nich nie mieści, jest uważany za chorego. Gdy człowiek zawierzy lekarzom, to już jest utopiony. Zaczyna bać się o siebie i przyjmuje przepisane leki. Nie jest prawdą, że wysokie ciśnienie dla jednego jest szkodliwe dla drugiego. Każdy jest inny. A gdy człowiek uwierzy w to, co głosi tak zwana nauka czy medycyna, to wpada w nauk strachu przed śmiercią. Ale ludzie mogą się pozbyć każdego nałogu, gdy odczują, że on jest już im zbędny. Jeśli jednak będą mieli do siebie pretensje, że są w danym nałogu, jeśli będą mieli pretensje do siebie, że ich nauk przeszkadza innym, a oni jeszcze nie chcą się go pozbyć, to wpadną w depresję, bo uważają, że nie są dostosowani do społeczeństwa. Wpadną w depresję, bo nie mogą, jeszcze nie chcą, sprostać wymogom narzucanym przez społeczeństwo. Czują się wtedy źle ze samym sobą. I wielu nałogowców kończy swoje życie, bo ich istota wyższa tak decyduje, nie widząc szansy na zmianę myślenia podopiecznego. Ale takie człowieki, gdy są pod wpływem dużej ilości uzwecki, to im wtedy korbiałka odbija. Lekomanom korba odbija z powodu tak zwanej dbałości o swoje zdrowie. Cukrzykom i cholesterolikom z powodu diety, a alkoholikom z powodu nadmiernego picia. I tu nie chodzi o jakieś ekscesy, ale o to, że oni coś muszą. Alkoholik musi pić alkohol. Lekoman zażywać leki, a cukrzyk uważać na to, co je i pije. To też ludzie powinni się nauczyć wyznaczać granice, także będąc pod wpływem upojenia. Ale nie nauczą się pływać bez wody, ani wspinać się, chodząc po poziomym. Nie poznają swoich możliwości, jeśli się nie sprawdzą w danej sytuacji. Jeśli chcesz prowadzić samochód, to musisz nauczyć się go prowadzić. Wszystko jest dla ludzi, cały wszechświat dla nich powstał. I jeśli czegoś nie doświadczą, to tego nie doświadczą. Każdy potrzebuje innych energii, innych stymulacji. Jednego raduje śpiew operowy, a innego grzebanie patykiem w piachu. I po tych grzebie patykiem, póki ma z tego radość. Gdy mu to grzebanie zaczyna przeszkadzać, to przestaje grzebać ale na wszystko jest odpowiednia pora bez jednego nie może przydarzyć się drugie każdemu nałogowi towarzyszy strach przed własnym życiem przed poradzeniem sobie z przeciwnościami problemami a przecież każdy problem jakiego się doświadcza jest szyty na odpowiednią miarę danego człowieka z którym sobie poradzi jeśli jakiś problem go przerasta to znaczy, że to nie jego problem. A po co rozwiązywać cudze problemy? Każdy uczy się na własnych błędach. Jeśli czegoś nie skosztujemy, to nie będziemy mieli pewności, jak to smakuje. No to teraz nastała pora na zakończenie tej rozmawiałki. Dziękuję Jameckowi, że trochę pogadał. Jareni, że odegrał swoją rolę. A Wam, chłopakowie i dziewczynkowie, za przeczytanie, wysłuchanie tego. Niechaj Wam się darzy i miewajcie z tego radościąkę. No to Pa! Ci Pa